W uchu na świat, dziś kierunek las, a ze mną Marcin Kostrzyński, obserwator natury, dziennikarz, leśnik, który dzieli się swoją pasją obserwowania świata, między innymi na kanale na YouTubie Marcin z Lasu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu warto odwiedzić las? Czy byłoby nasze życie, gdyby nie było lasu? My, Polacy, szczególnie jesteśmy z lasem bardzo związani, ponieważ nasi przodkowie z puszy się wywodzą i my to mamy w sobie. Ma każdy z nas głęboko w sobie ma to pragnienie, żeby iść do lasu. Ono się różnie objawia. Niektórzy chodzą jako myśliwi, inni jako grzybiarze, a jeszcze inni po prostu idą do lasu, żeby tam odpocząć. Ale każdy lubi do lasu chodzić. Ja nie jestem wcale wyjątkiem. Odkrywanie lasu powinniśmy rozpocząć od tego najbliższego, od tego, do którego mamy najkrótszą drogę ze swojego domu, czy od razu planować taką wycieczkę gdzieś w konkretne leśne zakątki w Polsce na przykład? To zależy od tego, co chcemy zobaczyć, co chcemy odkryć. Ja uważam, że taki las koło domu jest najfajniejszy i sam od tego zaczynałem. I nadal, mimo że to jest las gospodarczy i wcale nie jest to wielka puszcza, to jednak najlepsze ujęcia udaje mi się filmować w tym moim lesie, ponieważ znam tam każdą górkę, każde drzewo, znam historię, znam ścieżki zwierząt i też te ścieżki, jak wyglądały 20 lat temu, to się czasami przydaje, bo na przykład rysi u mnie nie było przez 20 lat, a gdy wróciły, to dziwo zaczęły chodzić tymi samymi ścieżkami, co ich poprzednicy 20 lat przedtem. Dlatego warto jest chodzić do lasu i proszę mi wierzyć, ten las, który nam się wydaje, że może nie jest aż tak ciekawy, może być fenomenalny. Ten koło nas właśnie. I to będą jeszcze tym bardziej ważne nasze własne odkrycia. Musimy wydeptać swoje własne trasy w tym lasie. Tak, ale też, żeby nie bały się nas zwierzęta. Bo jeżeli chodzimy do własnego lasu, chodzimy regularnie na spacery, to po pewnym czasie każdy z nas zobaczy, że nawet pospolite sarny przestaną uciekać. Będą tylko odchodzić. Dlatego, że zwierzęta będą się przyzwyczajać, że to jesteśmy my, że to jest nasz zapach, że chodzimy regularnie, że nie zagrażamy im tak naprawdę. I ten dystans ucieczki zacznie się zmniejszać, a każdego dnia będzie fajniej. Dlatego chodźmy regularnie i odkrywajmy nasz las. Musimy się oswoić z miejscem, żeby jego mieszkańcy oswoili się z nami. Kogo mamy szansę spotkać w lesie blisko nas? Teraz ja szczególnie zwracam uwagę na ptaki. To jest taki radiowy temat, ponieważ jeszcze do pełni lata, one będą się bardzo, ale to bardzo intensywnie odzywać. Tylko najlepiej pójść rano. Warto wstać wcześnie, jeden dzień. Nie mówię, żeby wstawać codziennie, ale pójść o 5 do tego naszego lasu, bliskiego lasu i wtedy odkryjemy las zupełnie inny, niż go znamy do tej pory. On będzie rozśpiewany, on będzie pełen niesamowitych dźwięków. Ja wiem, że to może być trudne, dla mnie jest trudne cały czas, bo ja nie mam dobrego słuchu muzycznego, dlatego ludzie z wybitnym słuchem muzycznym potrafią rozróżnić gatunki. Ja oczywiście znam, no nie wiem, 100-150 gatunków, ale to nie wystarcza. Ale są doskonałe aplikacje, które polecam. One są bezpłatne. Taka aplikacja w telefonie rozpoznaje głosy ptaków. Jest to świetne na początek. I łatwo się wtedy przekonamy, co tak naprawdę w naszym lesie mieszka i jakie jest bogactwo. Dlatego bardzo bym Państwa prosił, pójdźcie raz o 5 do lasu i nie zapomnijcie tego przez cały rok. Kogo usłyszymy o świcie w wiosennym lesie? Jak jeszcze będzie ciemno, będziemy mieć szczęście, to usłyszymy oczywiście słowika. Ja w tym roku słyszałem po raz pierwszy słowika i to mnie napełniło taką radością. Tak cudowna melodia. Maleńki ptak, ale jak on cudownie te wszystkie nuty wypełnia. I później zaczną się pierwsze kosy, drozdy, sikorki, muchówki, mnóstwo gatunków. To zależy też, w jakim lesie będziemy. Jeżeli chcemy naprawdę dużo ptaków usłyszeć, to pójdźmy tam, gdzie troszeczkę las łączy się z polem, z łąką, gdzie jest troszkę wody, gdzie to środowisko jest bardzo różnorodne, bo tam zdecydowanie najwięcej gatunków będziemy mogli spotkać. Słuchać ptaków spacerując, czy dojść do konkretnego miejsca, zatrzymać się i zasłuchać? Można i tak, i tak. Ja robię to zazwyczaj maszerując. Ptaki też bardzo dużo informacji nam przynoszą, ponieważ mają krótkie, takie ostrzegawcze sygnały. Jeżeli się nauczymy rozpoznawać te sygnały,
sygnały, wyławiać z otoczenia, no to wtedy one znacznie prędzej dają nam sygnał, że nie wiem, idzie lis, jenot, nawet wilk. Ja bardzo często posiłkuję się moimi leśnymi zwiadowcami, ptakami, które nie odpuszczą, gdy zobaczą kunę. One wtedy tak głośno krzyczą, bo kuna poleiła się na wszystkie. I to jest taki świetny zwiadowca. To też trzeba troszeczkę do lasu pochodzić, ale za każdym razem będziemy coś nowego odkrywać i uwierzcie mi państwo, ptaki są bardzo przydatne w takim pierwszym właśnie ostrzeganiu, że coś się ciekawego zbliża, ale to działa w drugą stronę. Też ptaki będą ostrzegać innych mieszkańców, że nadchodzi człowiek. Więc zatrzymajmy się. Usiądźmy pod drzewem i 15 minut, dajmy sobie 15 minut czasu. Ja wiem, że w tym zabieganym świecie 15 minut wysiedzieć nie każdemu się udaje bez patrzenia w smartfona, ale dajmy sobie 15 minut i po 15 minutach te ostrzegawcze głosy ptaków ucichną, staniemy się takim elementem przyrody i wtedy możemy spokojnie obserwować otoczenie. Zwierzęta, które zdarza się panu podpatrywać w lesie, to między innymi kuny. Staram się filmować wszystkie zwierzęta. Kuny są trudne, ponieważ jest to gatunek typowo nocny. Więc mam bardzo wąski zakres czasowy, kiedy kuna daje się filmować w dobrym świetle. Zazwyczaj jest to wczesny ranek, ona wraca z łowów i wtedy chowa się gdzieś do dziupli albo też do budynku, bo one najczęściej mieszkają w budynkach. Nawet o tym nie wiemy, ale te kuny cały czas gdzieś między nami tutaj są. Kuna jest muskularnym zwierzęciem, jest większa od wiewiórki, ale te proporcje jest, trochę ma wiewiórcze, czyli ma dość duży ogon, ma bardzo silne łapki, takie skierowane do środka, bardzo ładny pyszczek, ciemne oczy jak guziczki. To jest gatunek, który świetnie widzi w ciemności, doskonale wspina się po drzewach. Ona potrafi nocą zarówno zjeść wiewiórkę, jak i ptaka śpiącego na gałęzi, dlatego w świecie zwierząt budzi grozę. To jest drapieżnik z prawdziwego zdarzenia. Jakie warunki są najlepsze, by obserwować kunę? Kunę najczęściej i najlepiej można obserwować nocą. Ona wtedy jest rzeczywiście aktywna, ona poluje na myszy, ona jest bardzo szybka, bardzo zdeterminowana i tak naprawdę jest dużo bardziej skuteczna w odławianiu tych gryzoni niż koty. Czyli kuny to na pewno są te zwierzęta, które w tych bliskich lasach, lasach nieopodal miasta, na pewno spotkamy. Tak, oczywiście. Właśnie to jest takie zwierzę, które zdecydowanie będzie na pograniczu miasta i lasu. Ona częściowo będzie polowała w lesie, ale częściowo będzie penetrowała śmietniki, no i też polowała na ptaki, bo na przykład w dużych miastach, takich jak Białystok, masa gołębi jest zjadana przez kuny. A gołębie nie są zbyt lubiane, więc kuny mają tutaj też spore zasługi. Taka pana najciekawsza przygoda, czy spotkanie z kunami? Miałem kunę na strychu, która daje się oswoić. I do tego stopnia, że wystarczyło puknąć ręką w dach i kuna schodziła do rynny, wchodziła po rynnie na moje plecy, tylko z drugiej strony musiałem mieć kilka kawałków suchej kociej karmy. I ona zjada tą suchą kocią karmę i tak całą tą drogą po prostu wracała. Dzięki temu mogłem ją powąchać, mogłem poczuć, jak pazurkami trzyma się moich pleców. Ciekawe doświadczenie. W każdym razie kuny są oswajalne. Nie jest to takie trudne, jakby się wydawało, a fajnie jest ją obserwować, bo rzeczywiście jest to niezwykle zwinne zwierzę, tak jakby nie miało kości. Ona potrafi się tak obrócić, tak, jest tak miękka w tym wszystkim. Ten kręgosłup jest tak giętki, jest tak zwinna niebywale, że potrafi wejść momentalnie po ścianie budynku lekko chropowatej, jak wiewiórka, tylko że od wiewiórki jest znacznie większa. Czyli spacer, podczas którego chcielibyśmy zauważyć kunę, powinien rozpocząć się od zmroku. Tak, wieczorem cicho chodźmy, słuchajmy, patrzmy. Dobrze jest też, jak idziemy z psem, obserwować reakcję psa, bo kuna ma specyficzny zapach, psy bardzo szybko to wykrywają. Poza tym one mają lepszy słuch i też od razu pies nam pokazuje, że coś jest interesującego pod samochodem albo w jakiejś komórce, obórce. No i jeżeli też coś tam tupie w domku na działce nocą i to bardzo intensywnie, to na 90% są kuny. Na pana kanale na YouTubie Marcin z Lasu jest filmik z kunami. Kilka ujęć, pięknych ujęć z kunami. Nie są proste, ale udało mi się zrobić takie wymarzone, wypracowane, gdzie jest piękne światło, gdzie jest jakaś woda, którą pije kuna, zatrzymuje się w kwiatach, mam kunę, mam w różnych miejscach, ale jeszcze marzyło mi się, żeby nagrać kunę w dziupli, bo w takich prawdziwych lasach, w tym znaczeniu dzikich,
starych lasach, gdzie są dobre dziuple. Kuny sypiają w dziupli i wystarczy wtedy zapukać, tak jak się puka do domu, w pień drzewa i po kilku sekundach ona wygląda z tej dziupli, tylko taka główka wystaje i to jest wyjątkowo ładny obrazek. Ja to widziałem kilka razy, jak byłem młodym człowiekiem, a teraz nie udało mi się jeszcze takiej kuny w dziupli znaleźć i to jest też takie małe moje filmowe marzenie, żeby właśnie takie ujęcie zrobić. To niech się spełni, a jeśli komuś nie wystarczyła opowieść o kunach, to odsyłamy do internetu na YouTubie Marcin z Lasu. Udaje się też panu spotkać w lesie wilki. Wilki mają tą przewagę słuchu węchu, że obserwują mnie, ale ja nie wiem o tym, gdzie one tak naprawdę są. Często, gdy idę w zupełnej ciemności, to wracając później po swoich śladach, widzę na tej samej ścieżce tropy wilków. One sprawdzają, co ja robię, bo są to tak inteligentne zwierzęta, że frapuje, intryguje to, co człowiek niepolujący może robić w lesie. Jakie warunki powinny się zdarzyć w lesie, żebyśmy mieli szansę na spotkanie z wilkiem? Jak widuję wilki, zazwyczaj jest to podczas jazdy rowerem pod wiatr. Ponieważ rower jest fajnym, cichym środkiem lokomocji, gdy jadę przez raz rowerem, staram się zawsze jechać delikatnie pod wiatr. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale to wtedy daje największe szanse zobaczenia wilka. One poruszają się drogami. Ta pora roku jest optymalna. Trzeba wybrać się do lasu na granicy zmierzchu i świtu. One za chwilę będą miały małe szczenięta, więc zapotrzebowanie pokarmowe będzie wymuszało taką aktywność, a żeby oszczędzać energię, one biegają drogami. Muszą się bardzo dużo nabiegać. Z jednej strony pilnują swojego terytorium, z drugiej strony szukają ofiar. Ale słowo ofiar może nam się źle kojarzyć. Dlaczego szukają, skoro jest tak dużo jeleni i dużo saren? One szukają ofiar, czyli jeleni i saren, które są chore, ponieważ nie są w stanie dogonić zdrowego zwierzęcia i nie ryzykują. To znaczy, jeżeli wilk wciąga nosem powietrze, to on już doskonale wie, w jakiej kondycji jest jeleń, który znajduje się niedaleko i nie będzie go gonił, nie będzie atakował, jeżeli ten jeleń pachnie jak zdrowy jeleń. Jeżeli ten jeleń pachnie tak, jakby miał gorączkę lub, nie wiem, ma kwasicę żwawcza, cokolwiek innego, to wtedy wilk wie, że ma szansę upolowania tego jelenia. I też dlatego badacze zszokowani byli, gdy sprawdzili poziom hormonu stresu u jeleni w sytuacji, gdy pojawił się wilk, a do tej pory wilka w lesie nie było. Poziom hormonu stresu u jeleni spadł o 40%. To jest niebywałe, ale to jest fakt. Wilka nie było, to jelenie były dużo bardziej zestresowane. Wilk się pojawił, poziom hormonu stresu spada o 40%. Dlaczego? Dlatego, że wreszcie pojawił się pasterz. Czyli ktoś, kto dba o stada, o las, tak jak pasterz, jest poniekąd sprawiedliwy. Czyli zdrowy jeleń może być zrelaksowany, bo wie, że ze strony wilka nic mu nie grozi. Natomiast te, które są chore, to też nie mają czasu być zestresowane, bo po prostu są chore i są zjadane. Na przykład ja obserwowałem bardzo chorego łosia, który przewracał się o własne nogi. Co chwila się potykał, leżał, miał jakieś bardzo ciężkie zatrucie. Za nim szły wilki. 9 wilków, także nie mało, ale nie odważyły się zrobić czegokolwiek, dopóki on nie padł. Zjadły dopiero go następnego dnia, ale nie zabiły go, nawet jeżeli był bardzo słaby. Dlaczego tak zrobiły? Bo jednak łoś potrafi, nawet osłabiony, bardzo silnie kopnąć przed nim kopytem. Może zabić nawet niedźwiedzia, więc wilk nie ryzykuje. Czy taki laik, wybierając się na spacer do lasu, nie pomyli wilka z biegającym właśnie bezpańskim psem? Czasem pewnie pomyli, ale wilk nie pokaże się tak. Jeżeli mógłbym radzić komuś, jak na przykład tropi zwierzę albo widzi trop, czy to jest wilk, czy to jest pies, ma pewne wątpliwości, to niech nie robi tylko pojedynczego zdjęcia, ale spróbuje na dłuższym odcinku tropić to zwierzę. Ponieważ pies nie wytrzymuje. On jest taki nadpobudliwy. On tu skręca w lewo, to skręca w prawo, tutaj coś poczuje, tutaj kręci się dookoła. Natomiast wilk ma cel i
te wszystkie tropy wilka zazwyczaj po prostu idą w jakimś określonym kierunku, czyli w linii prostej, bo on gdzieś idzie, coś chce zrobić. Częściej mamy szansę spotkać samotnego wilka, czy one zawsze jednak są gdzieś w stadzie? Myślę, że znacznie łatwiej jest spotkać samotnego wilka i cieszmy się, jak nam się to uda, bo to jest wyjątkowa sytuacja. Czy mamy się czego uczyć od wilków? Oj tak. Przede wszystkim szacunku do praw przyrody. Ponieważ wilk szanuje prawa przyrody. Ja mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że chciałbym być postrzegany przez zwierzęta w lesie tak, jak one postrzegają wilka. Czyli jest lekki respekt, szacunek, ale nie ma panicznego strachu. Widziałem kilka razy, jak najedzone wilki leżały sobie na wrzosowisku, a obok pasły się jelenie. To jest niemożliwe, jeżeli człowiek pójdzie do lasu. My, obojętnie czy jesteśmy najedzeni, czy jesteśmy głodni, budzimy strach, wielki strach wśród zwierząt, bo my właśnie tych zasad nie przestrzegamy. Polujemy na zwierzęta nie dlatego, że jesteśmy głodni, polujemy dlatego, że sprawia nam to przyjemność. To zwierzęta o nas wiedzą. Tacy jesteśmy. Dlatego ja bym bardzo chciał, gdy jestem najedzony, żeby zwierzęta w lesie się mnie nie bały, tak jak nie boją się najedzonego wilka. Po spotkaniu kuny, wilka, czas na łosie, które w podlaskich lasach spotkamy na pewno. Oj tak, nawet dzisiaj widziałem niedaleko drogi łosia. Musimy bardzo, bardzo uważać, bo to jest ogromne zwierzę. Myślę o kierowcach. I rzeczywiście noga z gazu, tam gdzie są łosie, to nie jest tylko kwestia zniszczenia samochodu, ale możemy przepłacić życiem taką kolizję. To jest zwierzę z długimi nogami. Łosi jest rzeczywiście więcej w Polsce i to znów jest pewien fenomen. Ponieważ na łosie od dłuższego czasu obowiązuje moratorium, czyli my do łosi nie strzelamy, nie zabijamy łosi. I ja rozmawiałem niedawno z naukowcami, którzy badają łosie i oni tak samo jak ja potwierdzili, że poroże łosia, które świadczy o jego kondycji, zmieniło się niebywale. Myśmy kiedyś mieli tylko łosie badylarze, czyli łosie z takimi małymi, rozgałęziającymi się porożami. Nic wielkiego. Natomiast teraz mamy fenomenalne łopatacze, czyli łosie o formie poroża potężnych łopat, bo wreszcie działa dobór naturalny. Czyli te łosie, które mają wielkie poroże, tak naprawdę są najsilniejsze. I one przystępują do rozrodu, a te słabsze nie mają szans. I one dalej przekazują swoje geny i to już widać. Nie minęło 100 lat, minęło raptem kilkadziesiąt lat od momentu, kiedy łosie były na granicy wyginięcia w Polsce do teraz i to jest cud. Po prostu mamy łosie, które zazdroszczą nam inne kraje, bo one są już prawie jak łosie skandynawskie. To znaczy, że ta populacja jednak pozostawiona prawom natury znacznie lepiej się odbudowuje, niż gdy o tej selekcji decyduje człowiek. Łosia spotkamy o każdej porze dnia. Tak, o każdej porze dnia. Łosie nie są aż tak płochliwe, bo one sobie doskonale zdają sprawę, że nie są obiektem polowań. Są silniejsze. One mają taki cudny spokój w sobie. Taką równowagę wspaniałą. I niech nas to nie zwiedzie, bo jeżeli podejdziemy do łosia za blisko, to on oczywiście nas będzie ostrzegał. Pierwsze ostrzeżenie to jest położenie uszu po sobie. Tak jak koń, który jest zdenerwowany, że kładzie uszy, łoś robi dokładnie to samo. I to jest taki podstawowy sygnał, że nie, przesadziliśmy za blisko. Nie musimy, nie da rady zrobić sobie selfie z łosiem, bo on po prostu tego nie lubi. Być może gdzieś tam ciele leży w trawie, a być może to jest po prostu łoś, który irytuje się naszą bliskością. I kolejnym sygnałem, no to już wtedy jest szarża albo kopnięcie kopytem i łoś jest w stanie zabić kopnięciem przedniego kopyta niedźwiedzia, to proszę sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy nasz pies do niego podbiegnie. Także jeżeli idziemy obserwować zwierzęta, idziemy z psem, to dla własnego i psa bezpieczeństwa trzymajmy go na smyczy, bo nawet ten mały pies, gdzie my wiemy, że on nie zrobi krzywdy jakiemuś zwierzęciu, ale po prostu sam może ucierpieć, bo on nie zna tych zasad. Nie wie, że łoś to jest szybkie zwierzę, wbrew pozorom. I z mojego punktu widzenia niezwykle bystre, bo proszę mi wierzyć, że ja filmuję też za pomocą ukrytych małych kamer w lesie, gdzieś zakopanych, przykręconych do drzewa. One są bardzo starannie zamaskowane. Tam właściwie widać tylko obiektyw. I to jest obiektyw nie większy niż 2 złotówka.
I nawet wilki przechodzą obok, a łoś za każdym razem dostrzeże, że tam jest obiektyw. To jest jedyny gatunek, którego się nie da oszukać. On, wielki łoś, powolny, niby taki flegmatyczny, ale bystry jak mało kto, podejdzie, powącha, popatrzy, zawsze wie, że jest filmowany. Nawet nagrałem taką śmieszną scenę, gdzie była wanna łosia, w której się pani łosiowa kąpała i ona już zaczyna się kąpać, kładzie się do tej wanny, jak zobaczyła kamerę, to była tak zdegustowana i taka, och, jak możesz filmować damę w łazience, i po prostu wstała i sobie poszła z takim wyraźnym niesmakiem, więc to jest niezwykły gatunek. Patrząc na łosia, zachwyćmy się ich spokojem, majestatem, niech to nas zainspiruje do takiego właśnie spowolnienia, o ile to w ogóle możliwe. Dla mnie łoś jest takim królem równowagi psychicznej, ale dla mnie łoś jeszcze jest takim wzorcem fajnej opieki nad dziećmi, gdzie też dzieciom daje się dużo uwagi, dużo takiej swobody. Łosie też bardzo chętnie się bawią, nawet duże. I pamiętam też taką scenę, nawet ją nagrałem, że była klęba, która urodziła dwa małe łoszaki i ulubioną zabawą tych łoszaków było tupanie w wodzie. I one specjalnie wchodziły do kałuży i tak jak dzieci uwielbiają wejść w gumakach do kałuży i czupać z całej siły, to one obydwa robiły dokładnie to samo. I ta mama tylko tak obracała tą głowę takim, tak po ludzku, z takim rodzajem, ach, no znowu te dzieci. Ale później jak te łoszaki były większe, to raz jeden jedyny, tą samą mamę spotkałem, jak ona dostała głupawki w takiej wielkiej kałuży. Dokładnie robiła to samo. Kładła uszy, tak skakała, pacała tymi swoimi racicami z całej siły i wtedy tych dwóch synków patrzyło na nią, co się mamie stało tak naprawdę. Że ona zawsze taka spokojna, a zaczęła się bawić w łosiowy sposób. Coraz częściej nie musimy wychodzić do lasu, żeby zobaczyć dzika. I to jest niepokojące. Że on przychodzi do nas. Tak, normalnie dzik jest dziki, a jak tutaj, co się stało, że ten dzik jest miejski? I w lesie bywa, że nie mogę znaleźć śladów buchtowania. Jadę do Warszawy, spotykam dziki. To wszystko jest na głowie, tak nie powinno być. Ponieważ dzik w lesie jest absolutnym dobroczyńcą. Natomiast dzik na polu jest szkodnikiem. Dziki w lesie są zbawienne. One dbają o nasz las. Bez dzika las w dłuższej perspektywie nie będzie istniał, ponieważ jest to gatunek, który przede wszystkim zjada dwa niezwykle istotne szkodniki, czyli pędraki. Już w tej chwili w niektórych nadleśnictwach w Polsce, gdzie nie ma dzików, problem z pędrakami jest tak potężny, że trzeba za miliony złotych prowadzić opryski niezwykle toksycznymi środkami, ponieważ pędrak żyje głęboko w ziemi, głęboko w glebie i ten oprysk musi być tak agresywny, żeby do tej gleby wniknął. Z drugiej strony zjada też strzygonie hojnówkę w postaci poczwarek, bo to jest szkodnik, który ma tendencję do wściekłego ataku na drzewa. I taki wściekły atak na drzewa już raz odbył się. Właściwie na terenach po zaborze niemieckim, ponieważ tam dzików praktycznie nie było. Praktycznie były wytępione. I strzygonia hojnówka zjadła wszystkie sosny w Puszczy Noteckiej, też w Borach Tucholskich. A ja bym naprawdę tego nie chciał, bo proszę mi wierzyć, jestem wielkim miłośnikiem lasu. Uwielbiam szum sosnowych igieł, jak tylko lekko wieje wiatr. I nie wyobrażam sobie sytuacji, gdybym miał patrzeć, jak te lasy umierają. To byłoby traumatyczne przeżycie. Dlatego wolę apelować, by dziki w lesie zostawić w spokoju. Są jeszcze tacy bohaterowie, których może nam się udać wypatrzeć podczas leśnych spacerów, mianowicie lisy. To też jest gatunek, który powoli coraz częściej można spotkać w środku miasta, bo on się doskonale aklimatyzuje. To wszystko jest niebywała inteligencja tego gatunku. Lis jest tak bystry. Na przykład, szybko powiem, prawdziwa historia. Jestem w Tatrach, śpię w kolejce na Kasprowy. Wstaję przed świtem o 3:00, żeby zanim jakikolwiek turysta będzie w wysokich górach filmować zwierzęta. Tam jest inny świat, wtedy jest cisza, kozice chodzą, wszystko. Jestem na takiej bardzo wąskiej grani i szlakiem na mnie prosto biegnie lis. Jest tak zwinny, tak sprytny, tak cudownie wskakuje na te skały, ale mimo wszystko boi się, że jak on mnie zobaczy, to się przestraszy i może w tą przepaść spaść. A jest tak wąsko, że we dwójkę no, się nie zmieści.
puścimy. Więc macham do niego, macham, ale on mnie zatrzymał w ostatniej chwili i jak mnie zobaczył, to co zrobił? Podniósł łapę i zaczął udawać kulawego lisa, ponieważ kulawy lis dostaje od turystów lepsze napiwki. I po prostu mnie tak rozbroił, po prostu nie no, gdybym nie widział, jak on skakał, jak był zwinny. I to tylko lis może wpaść na taki genialny plan, że lis kulawy będzie wzbudzał litość w ludziach i będą mu dawali lepsze rzeczy do zjedzenia. Rzeczywiście mamy szansę podczas takiego zwykłego spaceru po lesie na lisa się natknąć? Tak, i nie bójmy się tego, bo lisy też małe, nie boją się specjalnie człowieka. Las pełen mieszkańców. Wystarczy odrobina konsekwencji i cierpliwości, byśmy dostrzegli to, co poukrywane w lesie, ale musimy wykonać ten pierwszy krok. Musimy pójść do lasu. Tak, zróbmy ten pierwszy krok, idźmy do lasu i miejmy zarówno oczy, jak i uszy szeroko otwarte. Miasto tak bardzo nas stresuje, nawet o tym nie wiemy. Ten hałas, obce dźwięki, ta natarczywość tych dźwięków, które do nas docierają z każdej strony i ten pośmiech, który się nam narzuca, bo wszyscy biegną dookoła, więc my też. A w lesie jednak wszystko biegnie i żyje w takim rytmie przyrody. Rytmie, w którym my też powinniśmy żyć, bo jesteśmy cały czas częścią tej samej natury. Nie możemy się oderwać. Nie możemy przestać oddychać powietrzem, nie możemy przestać pić wody. Potrzebujemy też spokoju, ciszy i w tych czasach takich trudnych jak teraz, gdzie mamy tyle stresu popandemicznych i wojna dookoła, to ta przyroda nas sprowadza na dobrą drogę. Pokazuje, że jest jeszcze wspaniały świat dookoła dla nas, który nas niebywale uspokaja. I nawet badania naukowców udowodniły coś, ja z tego się śmieję, bo to jest oczywiste, że obserwowanie ptaków, obserwowanie zwierząt działa terapeutycznie. Czyli jeżeli mamy lęki, nerwice, jeżeli mamy depresję, to kontakt z przyrodą bardzo nas wycisza, sprawia, że wracamy na dawne tory. Bo jak mówię, jesteśmy elementem przyrody i to, że możemy ją obserwować, możemy popatrzeć na zieleń, możemy posłuchać ptaków, to wszystko sprawia, że powoli odnajdujemy z powrotem tą drogę, to nasze miejsce w świecie. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Marcin Kostrzyński, obserwator natury, leśnik, autor kanału na YouTubie Marcin z Lasu. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję.